Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. W środę od 18:00. To jest Radio Pryzmat, Buch Travel. Dzisiejszym tematem będzie Argentyna, czyli ojczyzna tanga, która słynie też z niezwykłej przyrody, lokalnych przysmaków, czy tętniącego życiem Buenos Aires. W podróż po Argentynie zabierze nas Natalia Stodulska, która prowadzi profil na Instagramie Natka w Argentynie. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam Cię Julka. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Ja też właśnie cieszę się, że dzisiaj możemy z Tobą przeprowadzić wywiad. Dlaczego akurat wybrałaś Argentynę jako miejsce swojego zamieszkania? Co takiego sprawiło, że pokochałaś ten kraj i jak długo już tu jesteś? Tak naprawdę już o to bardzo wszystko przypadkowo. Uczyłam się języka hiszpańskiego i poznałam koleżankę z Argentyny, z którą rozmawiałam przez dłuższy czas. Wyjechałam do Argentyny, aby poznać ten kraj. I podczas tej podróży poznałam mojego męża. Jest to bardzo skrócona historia. A jak wygląda właśnie ta kwestia bezpieczeństwa w tym kraju? Czy możemy się tam czuć bezpieczni? Trzeba tutaj podkreślić, że w Argentynie jest trochę inny ten poziom bezpieczeństwa niż w Polsce. Myślę, że jeżeli będziemy dbać, jakby stosować się do zaleceń miejscowych, to się nam nic nie stanie. Na pewno warto nie chodzić po nocy samemu, zachować takie podstawowe środki bezpieczeństwa, jakby nie wyciągać telefonu, nie wyciągać aparatów, drugich rzeczy, po prostu zachować środki bezpieczeństwa, tak jak się to robi po prostu w nowym miejscu i nic się nie powinno stać. A widzisz jakąś taką szczególną różnicę między mieszkaniem w Europie, a w Ameryce Południowej? Oczywiście, widzę sporo. Przede wszystkim to, co teraz widzę, to że w Polsce jest bardzo czysto. W Argentynie zależy w jakim mieście, ale jednak widać takie zaniedbanie na ulicach. Myślę, że po prostu Argentyna ma dużo większe problemy niż czystość na ulicach w tym momencie, więc to na pewno mnie jakby to zwraca moją uwagę zawsze. I też jeżeli chodzi o ruch samochodów, o to jak się traktuje pieszego, w Polsce samochody zatrzymują, w Argentynie, na północy Argentyny była to różnie, raczej nie. A raczej nas trąbią, niż nas przypuszczą na pasach. A na południu Argentyny już jest bardziej, powiedzmy, europejsko też może, jak się zbliża pieszy do pasów, też mu jakby pozwolą przejść spokojnie. To właśnie takie dwie rzeczy chyba, które najbardziej mnie szokują. A kulturowe jakieś różnice właśnie? Kulturowe różnice, myślę, że taką największą kulturową różnicą dla mnie, nie wiem, czy to jest z prowincji Tucumán, w której mieszkałam, z której pochodzi mój mąż, czy ogólnie w Argentynie, ale picie kawy o 8 wieczorem, o 7 wieczorem, to jest dla mnie niesamowite, że nie wiem, jak oni potem śpią po prostu. Kolejna różnica kulturowa to, że Argentyńczycy są bardzo radośni, bardzo otwarci i są bardzo społeczni, uwielbiają spotykać się z rodziną, z przyjaciółmi i na przykład jak są urodziny kogoś albo jakaś impreza rodzinna, to zaproszeni są też, znaczy nie tylko rodzinna, tylko jakieś urodziny kogoś, to zaproszeni są i rodzice, i przyjaciele, tak? Więc nie ma takiego podziału rodzice, przyjaciele, tylko jakby wszyscy świętują wspólnie, dziadkowie, rodzice, nie ma takiego podziału, że rodzice są przy połowie, czy dziadkowie są przy połowie, po prostu świętuje się wspólnie. Wielu turystów interesuje kwestia ekonomiczna wakacji. Jak kształtują się ceny w Argentynie? Czy jest drożej niż w Polsce? Kwestia ekonomiczna to jest bardzo długi temat i skomplikowany, jednak myślę, że turyści nie mają się czym przejmować, ponieważ w Argentynie, jeżeli pojedziemy z dolarami, to wymienimy je po bardzo korzystnym dla nas kursie, więc myślę, że ceny w Argentynie, płacąc w dolarze tym nieoficjalnym, są podobne jak w Polsce, albo troszkę taniej. Jeżeli wymienimy ten dolar po kursie oficjalnym, to niestety będzie dosyć drogo, tak? Ale jeżeli trzeba po prostu wymieniać dolar po kursie nieoficjalnym, ponieważ w Argentynie jakby jest dosyć trudny ten temat dolara i jest dużo typów dolara, więc ten nieoficjalny jest jednak jest powszechnie uznawany przez wszystkich, tak? Nie jest to nic jakby nielegalnego, ale jest po prostu to kurs nieoficjalny dolara. A jak właśnie wyglądają ceny w restauracjach, na przykład kawiarniach? Tak naprawdę, jak nie było mi przez
kilka miesięcy w Argentynie to te ceny rosną, teraz jest tam inflacja już, jakaś inflacja w tym momencie, ale ceny zmieniają się czasami nawet z tygodnia na tydzień. Ogólnie te ceny są dosyć przystępne, moim zdaniem, w zależności też gdzie pójdziemy, ale myślę, że nie jest tak, nie jest zbyt drogo, ceny są przystępne i spokojnie możemy pójść na kawę, na jakiś obiad, szczególnie płacąc jakby w tym dolarze nieoficjalnym. A ceny w sklepach na przykład? Myślę, że to, co jest o wiele droższe w Argentynie, to są ubrania, jakieś na przykład telefony, ogólnie urządzenia elektroniczne będą o wiele droższe niż w Polsce, więc myślę, że tutaj to się nie opłaca. Wszystko, co jest jakby importowane z innych krajów, Argentyny jest drogie, więc tutaj i oczywiście jedzenie, które jest z zagranicy, też będzie droższe, więc radzę skupić się na lokalnym jedzeniu i też jak najbardziej do baru, restauracji. To nie będzie aż tak kosztowne. To teraz przejdziemy do latynoskiej mentalności i temperamentu. Co możesz na ten temat powiedzieć? Ciężko powiedzieć, ponieważ Argentyna to jest takie pomieszanie kultury włoskiej, hiszpańskiej, polskiej nawet. Dużo tam też Niemców jakby przyjechało do Argentyny, więc każda osoba z Argentyny jest różna. Ale to, co mogę powiedzieć, to tak jak mówiłam wcześniej, że Argentyńczycy są bardzo żywiołowi, większość z nich jest bardzo żywiołowy, lubią imprezować, lubią się bawić, śmiać, tańczyć. Więc myślę, że są to osoby bardzo, w większości bardzo pogodne, sympatyczne, z poczuciem humoru. Więc ja tak widzę Argentyńczyków. Nie mam porównania z innymi krajami latynoskimi, ponieważ nigdy nie mieszkałam w innym kraju latynoskim tak na dłużej, tak jak w Argentynie, więc nie potrafię porównać. A są jakieś podobieństwa między Polakami a Argentyńczykami? Myślę, że mamy podobne żarty czasami i też tam różne przyzwyczajenia. Nie potrafię powiedzieć nic konkretnego, ale jakby w Argentynie poczułam się od razu jak w domu i jak już nauczyłam się hiszpańskiego do takiego poziomu, że potrafiłam wyrazić siebie w 100%, to właśnie Argentyńczycy mówili, że jestem jak Argentynka, ale ja im tłumaczyłam, że po prostu jesteśmy dosyć podobni w Polsce i niektóre rzeczy jakby tam się pokrywają. A mają jakieś zdanie właśnie o Polakach? Przeważnie z tym, co się spotkałam, to myślę, że jesteśmy bardzo pracowici, czasami zimni właśnie w kontaktach międzyludzkich i że nie jesteśmy tacy spontaniczni. Takie stereotypy słyszałam właśnie o Polakach, ale myślę, że często nas mylą z naszymi sąsiadami, tak? Że jesteśmy bardziej jak Skandynawowie albo Niemcy. Ja właśnie staram się tłumaczyć, że my Polacy, to zależy od osoby, ale też potrafimy właśnie być tacy spontaniczni, radośni, że to nie jest tak do końca, że jesteśmy zimni w kontaktach międzyludzkich. A są jakieś stereotypy na temat Argentyny? Argentyny w samej Argentynie, czy w Polsce? Tak, właśnie tu i tu możesz podać. Myślę, że Argentyńczycy, ogólnie taki stereotyp o Argentyńczykach to, że są zarozumiali i że oni uważają, że są Europejczykami. Buenos Aires, w stolicy, właśnie ludzie trochę są tacy jakby zarozumiali, albo może nie wiem, czy to zarozumiali, ale forma, w jakiej mówią, może być taka właśnie wyniosła i nie do końca zawsze mają tą intencję, tylko po prostu w dany sposób formują dane jakieś zdania i to rzutuje na całą Argentynę, tak? I często ludzie z prowincji też właśnie myślą, że właśnie ci ludzie z Buenos Aires są zarozumiali. Tak jak u nas też, myślę, że jest jakiś stereotyp ludzi ze stolicy, trochę takich zadufanych, jakby że zacierają nosa i tak dalej. A co Cię najbardziej zaskoczyło w czasie życia w Argentynie? Ta kwestia bezpieczeństwa właśnie, że trzeba stosować się do pewnych zasad, że nie można wychodzić w nocy samemu na przykład, albo że jak nie ma ludzi na ulicy, też trzeba uważać. Takie stosowanie się do właśnie do tych zasad bezpieczeństwa. I to, co mnie też zaskoczyło, na przykład to, że na północy Argentyny większość domów ma baseny, że to jest tak jakby, tak jak mamy ogrzewanie w domach, tak dużo ludzi po prostu ma baseny czy klimatyzację, żeby się właśnie schłodzić w ciągu, jak jest lato, to jest taki jakby must have, takie coś potrzebnego bardzo w domu, ten basen, tak? I to różne klasy społeczne jakby to mają, to też było takie zaskoczenie dla mnie. To teraz może przejdźmy do kwestii takich wydarzeń kulturalnych czy tradycji właśnie, jakie panują, czy są jakieś właśnie festiwale, święta specjalne? W Argentynie mamy 9 lipca, każdego 9 lipca świętuje się Święto Niepodległości w Argentynie i właśnie są takie różne parady, przemarsze, parady konne.
właśnie w Tucumán, w prowincji, w której mieszkałam, tam zadeklarowano niepodległość Argentyny i tam głównie są te obchody. Plus, z tego co pamiętam, 25 maja je się zupę, która nazywa się locro. Zapomniałam właśnie, jakie obchody są 25 maja, ale właśnie często jakaś data związana jest z jedzeniem. Konkretne jedzenie na konkretne jakieś tam wydarzenie, jeżeli chodzi o jakieś tam historyczne daty. No i święta oczywiście, ale święta w Argentynie są zupełnie inne niż u nas, ponieważ je się tam też asado właśnie, czyli grilla, jest gorąco wtedy. No taki, o właśnie, to jest jeden właśnie z szoków kulturowych, który przeżyłam, że właśnie na święta się je grilla w Argentynie. A na przykład jeśli chodzi o święta, to są jakieś inne tradycje niż w Polsce? Tak, święta Bożego Narodzenia różnią się w Argentynie, ponieważ tego dnia spędza się, je się kolację z rodziną, po czym po północy wychodzi się z przyjaciółmi. Nie, to nie jest tak jak nasza pasterka, tylko faktycznie do klubu potańczyć i jakby Sylwestra spędza się z rodziną, a po północy też się wychodzi z przyjaciółmi potańczyć albo coś tam pobawić się, więc też było dla mnie sporym szokiem kulturowym, że jakby nie rozumiałam jakby za bardzo, co się dzieje w święta, kiedy pierwszy raz je tam przeżywałam, bo nikt mi nie uprzedził, tak, że jest inaczej, bo oni też nie wiedzieli, że jest inaczej w Polsce, więc jakby byłam bardzo zaskoczona tym. To teraz przejdźmy do atrakcji turystycznych i na mojej liście jest region Patagonia. Co możesz o nim powiedzieć? To właśnie ten słynący z wodospadów, tak? Nie, Patagonia słynie z lodowców, no też różnych pięknych, górzystych terenów. Wodospady Iguazú znajdują się na północy kraju, a Patagonia na południu. Tak odwrotnie byśmy mogli myśleć, że północ to zimno, południe ciepło. Nie, tam południe jest, na Argentynie jest, tam jest zimno po prostu na południu, a na północy jest ciepło. Więc w Patagonii mamy piękne miasto Bariloche, San Martín de los Andes. Zwiedziłam obydwa te miasta, są bardzo piękne, charakteryzują się pięknymi górskimi widokami, jeziorami, strumieniami, też wiadomo, jakieś tam wodospadami. Ale te miasta, które tam są bardzo takie europejskie, mogłam to porównać do na przykład nie Szwecji, tylko do Szwajcarii, tak? Takie szwajcarskie widoki możemy tam spotkać, więc ja powiedziałam, że po prostu jakoś dlatego jestem fanką bardziej północy Argentyny niż południa, ponieważ to południe jest takie, powiedzmy, europejskie, takie alpejskie widoki możemy tam zobaczyć. Jest to bardzo ciekawe. A czy miałaś okazję być w miejscu Mar de Plata? Tak, tak. Jest to na wybrzeżu argentyńskim. Jest to miasto, które mówi się, że to jest Buenos Aires z morzem. I to miasto jest bardzo ładne, ale też te budynki niektóre są bardzo takie przestarzałe, ale myślę, że jest to miasto, do którego Argentyńczycy jeżdżą na wypoczynek. I teraz przejdziemy do atrakcji turystycznej stolicy Argentyny, czyli Buenos Aires. Myślę, że Buenos Aires warto zwiedzić dzielnicę, która nazywa się La Boca, znaczy konkretnie Caminito, bo La Boca jest to dzielnica dosyć niebezpieczna, więc jakby polecam tylko iść do Caminito i ewentualnie zwiedzić stadion La Bombonera, stadion drużyny La Boca. Myślę, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce, bardzo kolorowe. Oprócz tego oczywiście centrum Buenos Aires, obelisko, el obelisko, cała avenida, cała aleja Corrientes, 9 de Julio, tam w dzielnicy Recoleta, dzielnica Palermo, Belgrano, są bardzo, bardzo ładne dzielnice. I Puerto Madero oczywiście, dzielnica, gdzie są nowoczesne budynki i nocą szczególnie pięknie wygląda. Polecam pojechać do Puerto Madero nocą i pójść do jakiegoś skybaru, takiego baru na jakimś ostatnim piętrze i podziwiać tą piękną panoramę nocną. A na przykład takie miejsce Plaza de Mayo? Plaza de Mayo, tak. To jest przy Casa Rosada, czyli tam, gdzie urzęduje prezydent. Jakie są twoje top 3 miejsca w Argentynie? Ja to się nawet zapisałam, żeby nie zapomnieć, ale moje top 3 miejsca to
coraz więcej niż trzy. Prowincja Salta i Jujuy na północy Argentyny, to trzeba zobaczyć, Patagonia i Buenos Aires. Naszym gościem była Natalia Stodulska, która prowadzi profil Natka w Argentynie. Możesz teraz zaprosić naszych słuchaczy na twój profil. Tak, zapraszam wszystkich, jeżeli chcecie dowiedzieć się o Argentynie, o języku hiszpańskim z Argentyny, wrzucam na mój profil informacje o Argentynie, o kulturze, o życiu w Argentynie, różne pomocne wskazówki, więc serdecznie zapraszam.